Tak, właśnie to jest bardzo trudno czasem zrozumieć. Przy tym, ile mieliśmy partii politycznych, no teraz na szczęście są trochę zredukowane, bo mieliśmy o wiele, za wiele partii politycznych, że nie doszło do jakiegoś porozumienia, żeby rzeczywiście zbudować tą trzecią Rzeczypospolitą na prawdziwie zasadach suwerennych i niepodległych od wpływów obcych. Bo tak jak dziś jest, to wygląda, że wszyscy my musimy to kupować tu, to kupować tam, prawda? I jesteśmy uzależnieni cały czas od innych krajów. Podczas gdybyśmy mogli raczej być tymi, co dostarczają też do tych krajów. Ale oczywiście jest faktem, że część polskiego złota, które zostało wywiezione, zostało w Anglii, prawda? Część zostało w Rumunii też. I nigdy nikt nie zapytał, co się z tym stało. A to też przedstawiało bardzo duże wartości. Oczywiście potem niestety rząd imigracyjny w 1945 roku zaczął pieniądze rozdawać na lewo, licząc się z tym, że kiedy Anglicy wycofują nam uznanie, to położą rękę na wszystkich pieniądzach. Tymczasem wcale nie, bo polityka angielska szła w tym kierunku, że owszem, uznajemy tego, co Stalin chce, żebyśmy uznali, ale ci mogą dalej działać politycznie. Nikt nie chciał zabrać nam pieniądze, ale tym sposobem rozdano szereg milionów ludziom przypadkowym i mniej więcej 30 lat później Rada Narodowa badała, kto i kto zabrał ile milionów funtów. To był do pewnego stopnia skandal. Potem, jak przyszedł prezydent Zalewski po Raczkiewiczu w 1947 roku, obrażony premier Arciszewski i PPS wyszło z rządu, ale zabrali ówczesną kasę. Potem znowu była akcja, Amerykanie szukali możliwości, prawda, użycia niektórych Polaków dla robienia roboty wywiadowczej w kraju. I w latach 50. powstała taka organizacja polska, płacona przez Amerykanów, która założyła sieć wywiadowczą w Berlinie. Oczywiście były prawie same wpadki, dlatego że to byli ludzie, którzy nie mieli pojęcia, jak ten wywiad zorganizować. To byli dawni czy posłowie z Sejmu, czy członkowie partii politycznych. I dlatego, kiedy były rozmowy o zjednoczeniu w 1954 roku, bardzo słusznie prezydent Zalewski powiedział, że tych ludzi nie chce widzieć w rządzie. Dlatego, że mówi, oni się stali obcymi agentami. I spowodowali ofiary potem w kraju przez właśnie nieudolne prowadzenie tego wywiadu. Ale niestety potem generał Anders im wszystkim przebaczył, kiedy zrobił strzał koperty i odmówił dalszego posłuszeństwa prezydentowi Rzeczypospolitej w roku 1954 roku, zapoczątkowując rozłam, który poszedł dalej przez Radę Trzech, założono przez Andersa, następnie drugi rząd emigracyjny. I tu była przyczyna tych rozłamów przez wiele lat, że był bunt, właściwie bunt partyjny, który został wsparty przez bunt wojskowy. I zabranie przez generała Andersa jednego budynku na Emperor's Gate, a także ówczesnej kasy państwowej, że trzeba było zbierać każdy funt, żeby odbudować jakiekolwiek pieniądze dla rządu emigracyjnego. Na pewno, że wywiady obce pomogły do tego rozbicia, to nie ulega wątpliwości, bo ja sam byłem, próbowano mnie w 1956 roku przekupić, ale nie dałem się, wówczas poinformowałem o tym policję brytyjską i dyplomata reżimowy został wyproszony z Anglii, prawda, bo jeździł z pełną walizką nowo drukowanych 10 funtówek. I oferował temu 40, temu 50, prawda? Współpracuj z nami, bo jesteśmy stroną, która zwycięży. No. Były różne sposoby oczywiście, przez które rozbijano emigrację. Podjęło to współpracę, nie ulega wątpliwości. Później dowiadywaliśmy się po latach,
że ktoś, powiedzmy, co wydawał jakieś pisemko tygodniowo polskie w Londynie, był dawniej w Stronnictwie Narodowym, a że potem zaczął brać pieniądze od reżimu i pisał to, co jemu wskazywano, prawda? Zmienił kierunek, no. Wolna Europa była bardzo infiltrowana. Zresztą oni liczyli zupełnie na, powiedzmy, przemiany, które zajdą w komunizmie na przyszłość. Ja nie bardzo wierzyłem w te przemiany, które zajdą w komunizmie. Muszę przyznać, że kiedy przyszły władza Gorbaczowa i jego projekty, zaskoczyły mnie raczej, jak szybko on doprowadził do likwidacji. Ale dziś wiemy, że to było wynikiem, prawda, dłuższej pracy prezydenta Reagana i Ojca Świętego. I potem Gorbaczow wpadł pod te wpływy i, powiedzmy, rozmontował, bo dziś siedzi cały czas w Kalifornii i niedawno dostał złoty medal od Kongresu Amerykańskiego za swoją działalność. Więc jasne, że był aktywnie pomógł w rozmontowaniu tego imperium. Za co mu wdzięczni jesteśmy wszyscy, prawda?